Witam Państwa w programie. Moim zdaniem dziś bardzo ważny temat, mianowicie sprawa związana z korszeńskim budżetem na 2016 rok. Korszeńscy radni nie uchwalili projektu budżetu na tenże rok, choć budżet przygotowany przez burmistrza Korsz uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, to grupa radnych podczas ostatniej sesji, czyli grudniowej sesji, zadecydowała, że wycofuje z porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały budżetowej. O tej sprawie porozmawiam z moimi gośćmi, a są nimi pani Wanda Leszczyńska, radna Rady Miejskiej w Korszach. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski. Witam serdecznie. Pan Tadeusz Woźniak, radny Rady Miejskiej w Korszach. Witam serdecznie. I pan Leon Gałecki, sołtys Łankiem. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Pierwsze pytanie do pani radnej. Pani radna, kto wnioskował o zdjęcie z porządku obrad uchwały budżetowej? Wydaje mi się, że to był pan Andrzej Wejkrza, przewodniczący klubu radnych. A dlaczego tak się stało? Ale pani wiedziała o tym wcześniej? Czy to się wydarzyło na sesji konkretnie? To się wydarzyło na sesji, ale o tym mogliśmy się domyślać, że tak będzie, bo znaliśmy już protokół z komisji, z posiedzenia komisji gospodarczej. I co tam było w tym, na tej komisji gospodarczej? Nie wiem, tu kolega może. A, tu może pan radny. Co było na tej komisji? Dokładnie, wytłumaczę. Na posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej byliśmy w czwórkę. Komisja składa się w piątkę, bo jeden nie dojechał, bo pracę miał. Pracuje z Olsztynem. I po prostu na tej Komisji Finansowo-Gospodarczej były przeanalizowane, tam były przez klub radnych już te wnioski. Jak wcześniej tam na sesji swoje zdanie czytałem. Ja wyraziłem opinię swoją o podjęciu budżetu, kategorycznie nie zgadzam się. Po prostu wypracował to klub radnych naszej gminy. Która ma większość w Radzie. Tak, tak, tak. I ja swoje zdanie, jak mówiłem wcześniej, przeczytałem na ten temat, co ja na sesji, co mówiłem o tej decyzji, wnioskach Rady. Przecież jest Komisja Finansowo-Gospodarcza i ona odpowiada. Pośrednio może i bezpośrednio też za budżet i powinna wypracować w gronie tych, co się znajdują, a nie poza. Pani też. Czyli wnioski były tak jakby przyniesione w kopercie, nie będę mówić w teczce, z klubu radnych, a nie z komisji. Były gotowe po prostu. Rozumiem. Do podpisu przez członków komisji. Myślę, że to bardzo niedobra procedura, bo powinny być co? Wypracowane tak, na komisji, tak. Po to jest komisja. No, pani jest też w opozycji, czyli rozumiem, że to, że państwo jesteście mniejszością, no to nie możecie nic zrobić. Nie. Wasze zdanie się nie liczy. No raczej tak. A dlaczego tak się dzieje? Szanowni państwo. W komisjach i finansowo-gospodarczej 3-2 opozycja jest większością. Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że niedobrze się dzieje. Ja to już powtarzałam jednokrotnie i na sesjach, i na komisjach. Ja jestem radną z Garbna i każdy z radnych też jest radnym tam ze swego okręgu. No tak. Prawda? Ale rada jest. Burmistrz był też równoległą drogą wybierany. Ja byłam wybierana przez swoich wyborców, burmistrz przez swoich, niektórzy byli ci sami, byliśmy wybierani, więc ja uważam, że jeżeli poszłam do rady, to mam działać w imieniu mieszkańców we współpracy z burmistrzem, który jest obecny. I nie ma czegoś takiego już z definicji, że jest opozycja w stosunku do burmistrza. Bo albo burmistrz działa źle, więc co, łamie prawo, jest od tego prokurator, są inne służby, izba obrachunkowa, no jest tak. Komisja rewizyjna, do której można, ta pierwsza komisja, do której można zgłosić. I nie ma potrzeby nieufania burmistrzowi, że co, że przedstawił nam zły budżet? Budżet, który co? No ale przecież Rio zaopiniowało pozytywnie ten Właśnie, budżet. Właśnie, Rio zaopiniowało pozytywnie. Więc nie ma potrzeby negowania tego, potępiania w czambuł nawet, powiem tak brzydko,
całego budżetu. Ja myślałam, że my się będziemy spotykać i spotykałam się w swojej komisji, że będziemy rozmawiali na temat budżetu. Wiadomo, każdy radny chce wnieść coś swojego ze swojej miejscowości. Nie było takiej szansy. Myśmy zgłosili wnioski, ale nigdy nie dyskutowaliśmy nad tym. Ani opozycja, ani my, druga opozycja. Bo teraz nie wiadomo, kto jest do kogo opozycja. Udziały są duże. Tak. I myślałam, że będą wspólne komisje, że będziemy na ten temat dyskutować. A tu nic. Po prostu klub radnych zadecydował, że ma to być budżet antyburmistrzowski. Ja tak odbieram. Że to nie chodzi o burmistrz dla gminy, o budżet, przepraszam, dla gminy Korsze, czy też budżet dla moich wyborców, tylko to ma być budżet naprzeciw burmistrzowi. I koniec, nie słucha się skarbnika gminy, nie słucha się burmistrza, tylko ma być anty i do widzenia. Tak to odbieram. Dlaczego tak odbieram? Odbieram też, ponieważ wcześniej przed Komisją Gospodarczo-Finansową, ja miałam spotkanie w swojej komisji i też byli radni, spytałam członków tej komisji społecznej, co sądzą o budżecie. Nie było nic. No to tylko my może mieliśmy jeden wniosek, że należałoby zmobilizować dyrektorów szkół i przedszkoli do składania tych dotacji, wniosków o dotacje celowe na te schody w przedszkolu, czy też łazienki w szkole. I tyle było. I się dziwiłam, że radni tu na komisji społecznej nie mają pretensji o budżet, natomiast już na sesji głosują tak, jak głosuje klub radnych, bo są członkami tego klubu. Czyli my tak naprawdę wcale nie jesteśmy zbiorem radnych, no właśnie. Tylko znowu jedna grupa przeciw drugiej grupie, a to jest złe w tak małej gminie. Czyli ja mam rozumieć, że co, że państwo nie spotykacie się na tych komisjach i nie rozmawiacie konkretnie o budżecie, a potem na przykład klub radnych mówi, że nie, bo nie? Tak. Mam tak to rozumieć? Tak, tak. Ja to nawet powiedziałam na sesji o tym. No, panie radny. Ja uważam, że jeszcze nadal sesja tuż. Budżet już termin ma napięty. No właśnie, chciałam zapytać, bo były komisje. Uważam, że nadal nie są wnioski rozstrzygnięte przez Komisję Finansowo-Gospodarczą, ponieważ te pierwsze to były, ja uważam, wypracowane przez klub naszych radnych gminy Korsze. I mieliśmy w poniedziałek Komisję Finansową Budżetową. No właśnie. Żeśmy tylko swoje program kwartalny wypracowali na temat budżetu. To się okaże. A o budżecie nie było w ogóle mowy? Wspomniane, no było wspomniane, ja wspomniałem, a budżet ten na sesji wszystko się okaże. To ja uważam, że dalej jako Komisja Bezpieczeństwa Finansowo-Gospodarcza. No i nie wypracowaliśmy. To już było gotowe po prostu. Przeczytane, mnie dane do przeczytania, bo ja byłem tylko, bo Krzysztofa nie było. Przeczytałem i zaprzeczyłem, no ale to było wypracowane przez klub, nie przez komisję. Tak się nie robi. Nie ma współpracy po prostu. To jest taka współpraca. Powinniśmy razem nad gminą, wiadomo, że gmina jest, deficyt ma trochę zadłużona przecież, nie, i tak dalej. Powinniśmy wspólnie to zastanowić się, pomyśleć jak, żeby wyjść z długów i tak dalej, a nie tylko przez klub, a reszta się nie liczy. Czyli rozumiem, że państwo nie wiecie, jaka będzie tak naprawdę decyzja w poniedziałek na sesji. No ja podejrzewam. Ani członek komisji finansowej, a tym bardziej ja, która nie jest związana z komisją finansową. Ja podejrzewam, że będzie decyzja bez zmian. To, co wypracował klub radnych. Czyli będzie na nie. No tak, no jeśli skoro ja uważam tutaj autorski budżet burmistrza za dobry, bo są i drogi, jest wszystko, inwestycje. Z dofinansowaniem przede wszystkim są inwestycje, a no nie wiem, po no tym właśnie. Ja osobiście po tamtym roku mogę się spodziewać wszystkiego, bo było dofinansowanie do mojej inwestycji, potrafili znieść to, już było dane to i znieśli, to czego się mogę już na teraz spodziewać wszystkiego. No właśnie, panie burmistrzu, jaki jest ten budżet? Że budzi tyle kontrowersji. Czy to właściwie nie chodzi o budżet? No chyba tutaj trafiła pani redaktor w dziesiątkę. Chyba nie chodzi o ten budżet, tylko chodzi o to, żeby postawić na swoim.
żeby ma się większość, więc trzeba pokazać, że się decyduje. I tak naprawdę w moim przekonaniu ta grupa radnych, część przynajmniej, albo część to pewnie jest pod wpływem liderów, no po prostu rości sobie pretensje do tego, żeby budżet przygotowywać i ustalać taki, jaki sobie wymyślą. No tak być nie może, bo te sprawy regulują przecież ustawy i to przecież burmistrz jest odpowiedzialny za budżet i w sensie przygotowania projektów, jak również w sensie wykonywania tego budżetu. Rada budżet uchwala lub nie uchwala. No tak. I jakieś tam nieznaczne zmiany od niedawna, że tak powiem, przepisy pozwalają, dopuszczają, ale nie przewracania budżetu do góry nogami, albo po prostu ze względów politycznych podejmowanie opinii na temat budżetu, która no, jest negatywna. Umówmy się, przecież właśnie Komisja Finansowa Gospodarcza wypracowała negatywną opinię o budżecie, pomimo że Regionalna Izba Rachunkowa uznała, że jest budżet dobry, zgodny z prawem, bo pod tym względem Komisja Finansowa Gospodarcza powinna oceniać budżet, a oceniała zupełnie pod kątem pewnie swoich programów wyborczych. No tak, no właśnie, skoro Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie zaakceptowała budżet, czyli jest to instytucja nadzorująca i nie miała żadnych zastrzeżeń, no to o co tutaj chodzi? Komisja gospodarcza, co, jak argumentowała odrzucenie tego budżetu? No, argumentowała, że po prostu, że już te niektóre inwestycje powinny być zakończone i spłacone w tamtym roku, nie? A przecież to nie jest tak, bo przecież co nie jest spłacone, to chyba nie zostanie wymazane i idzie na następne lata do spłaty kredytu na te inwestycje przecież, nie? A Państwo radni, ja do Was mam pytanie, czy Wy, jak rozmawialiśmy o tych komisjach, jak się zbieraliście, jak wyciągaliście jakieś wnioski, czy też nie wyciągaliście, czy usłyszeliście argumenty, dlaczego ten budżet jest zły konkretnie? Argumenty to są do burmistrza pierwszego autorskiego budżetu. To tam praktycznie jest wszystko odwrotnie, 100% odwrotnie. No jedynie teraz dostaliśmy na sesję autopoprawki tam drobne, no to są to, ale zgadzają się wydatki, wszystko się zgadza, nic nie jest przekroczone. Ja uważam ten budżet za konkretny, bo jest, jak mówiłem, i inwestycje z dofinansowaniem i tak dalej, wszystkie. I najpotrzebniejsze inwestycje, nawet drogi są najpotrzebniejsze, które są do wykonania. Ja uważam, że każdy budżet powinien w ten sposób być robiony, że po prostu skończyć te wcześniejsze zadania, a zaczynać nowe zadania. No oczywiście, jak coś jakieś zadanie przyjdzie z dofinansowaniem, no to wiadomo, w trakcie roku trzeba zacząć nową inwestycję czy coś, które tam to trzeba środki podjąć z innych źródeł i tak dalej. No to ja nie mówię, że i kredyty, pożyczki trzeba brać na to, a nie to, że powiedzmy jak tutaj większość radnych twierdzi, że po co tyle kredytów, pożyczek, takie spłaty, że w parabankach i tak dalej. No i ja chyba nie znam, może z 50 gmin, może jest w Polsce, które nie są zadłużone, może nie mają deficytu, nie mają kredytów, ale ja wątpię w to. Kto chce inwestować, coś robić w gminie, to na tym to gmina bazuje. No. Ja jestem oczywiście przeciwnikiem, jakbym miał prywatnie, to już w ostateczności bym brał kredyt, no ale tutaj te inwestycje jakieś podjąć, jeszcze środki z zewnątrz, jakie dofinansowanie, 50 na 50 czy w inny sposób, no to jak nie ma, a chcą coś zrobić, no to trzeba oczywiście podjąć decyzję i kredyt brać. Pani radna, to samo pytanie. Jeszcze raz poproszę, bo... Czy usłyszała Pani konkretne argumenty? Dlaczego nie? Dlaczego nie, ten budżet nie jest zły? No może podobnie, że był, bo to samo słyszeliśmy na sesji. Ale ja pytam o komisję. Komisji nie, bo ja nie byłam w komisji. Nie jestem w komisji gospodarczej. Ja wiem, ale w na komisjach... mojej w ogóle nie było dyskusji o budżecie. Pan jako sołtys też jest na sesji i przysłuchuje się tym wszystkim rozważaniom. Jak pan to ocenia jako sołtys? Ja to już od dłuższego czasu nieraz aż się prosi, żeby wstać i tego. Ostatniej sesji już mnie poniosło i powiedziałem, co sądzę o
petycji u pana tatka, pan przewodniczący radni z tamtej strony. A co pan sądzi? O tym? Tak. To jest wszystko źle robione, bo dobry gospodarz, a na razie to oni tam tą większość mają, to nie, dobry gospodarz to nie bierze innej inwestycji, jak nie zakończy, tak jak w mieszkaniu. Jak się skończyło się remontu mieszkania, to się nie bierze za drugą. Ale jak pan z boku jest na sesji, obserwuje obrady, no, to co pan myśli? No, to się widzi. Co się widzi? Się widzi. Mruganie. Aż do tego stopnia? Rękę, kto podnosi i żeby podniósł. Czyli kieruje, myśli pan, że to jest wszystko ustawione wcześniej? Oczywiście. Ja to tak obserwuję i to widzę. Siedzę naprzeciwko, wszystko widzę. Panie burmistrzu, proszę mi powiedzieć, jakie są konsekwencje, jeżeli Rada nie uchwali tego budżetu? Co się będzie działo? No, trzeba mieć nadzieję do końca. Natomiast sam fakt, że w miesiącu grudniu ten budżet, jakikolwiek by on nie był, nie został uchwalony, to już to rodzi pewne konsekwencje, pewne problemy. I niektórzy z tych radnych wydają się, przynajmniej tak o sobie mówią, że są doświadczonymi radnymi, po prostu no, takie działania wyrządzają już pewne perypetie i krzywdę tak naprawdę dla gminy, dla instytucji. Myślę, że nie o to chodzi. Więc sam fakt, że ten budżet, jeszcze raz powiem, został uchwalony w grudniu, to dzisiaj już mamy problemy. Ja dzisiaj co prawda mogę pracować na projekcie w miesiącu do końca stycznia, to fakt, ale no, pewnych rzeczy no, ruszać nie mogę. Nie mogę uruchamiać procedur związanych z inwestycjami. Mhm. A przecież do końca stycznia tak naprawdę mamy czas, żeby złożyć wnioski do PROW-u na budowę dróg, a chcemy to zrobić. Co prawda przygotowujemy. Być może ta praca zespołu po prostu pójdzie w błoto, jeżeli ten budżet nie zostanie uchwalony. Więc już dzisiaj są te problemy. Już dzisiaj, tak naprawdę dzisiaj też jeszcze nie uruchomiłem procedur związanych z przekazywaniem dotacji dla organizacji pozarządowych, ponieważ budżet nie został uchwalony. I prawnicy twierdzą jednoznacznie, że nie mogę tego robić, dopóki ten budżet nie zostanie uchwalony. Również fundusze sołeckie są zagrożone. Więc no jeżeli ten budżet nie zostanie uchwalony, to tych rzeczy prawdopodobnie robić w roku 2016 nie będzie można. No jest to przykre. Oczywiście, jeżeli chodzi o mnie jako burmistrza, to dla mnie osobiście to nic złego się nie stanie. Tak jakby sobie może opozycyjni radni życzyli. Natomiast stanie się dużo złego dla gminy. A ja tu jestem po to, żeby tą gminę chronić, żeby tą gminę rozwijać i żeby ta gmina mogła w dalszym ciągu pracować co najmniej tak dobrze jak do tej pory. Jeżeli nie zostanie uchwalony, bo pani o to pytała, do końca stycznia, to do końca lutego ma czas Regionalna Izba Rachunkowa, żeby ten budżet dla naszej gminy uchwalić. I wtedy po prostu no, radni jakby zostaną z boku. I ja będę realizował ten budżet, który zostanie nadany, można powiedzieć, przez Regionalną Izbę Rachunkową w porozumieniu ze mną, bo inaczej się nie da. Bo przecież są pewne zobowiązania już zaciągnięte i tych rzeczy Regionalna Izba Rachunkowa no, zdjąć nie może. Więc tak to będzie. Ale te rzeczy, tak, przez rok. A po roku, panie burmistrzu? No przygotowuję drugi budżet i wtedy z powrotem ta sama procedura. Ta sama procedura. No szkoda, że właśnie poczucie większości w Radzie, w naszej Radzie wywołuje u niektórych radnych poczucie pewnej pychy. Bo tak to mogę powiedzieć. Jest to pewna arogancja. Przecież mieli radni czas, mówię o tej dziewiątce klubu, żeby móc dyskutować na ten temat ze mną. Na temat, jaki tylko sobie wymyślą. Ja byłem na to otwarty, oczywiście. Więc tego nie zrobili, po prostu zdjęli większością głosów. Świetne prawa mogli to zrobić. No tak. Ale tak naprawdę, jeszcze raz powiem, no tą decyzją no, dużo spowodowali no, zawirowań i dużo problemów. Dla gminy, powtarzam, dla gminy, dla jednostek. Na przykład w tej chwili jest problem z uruchomieniem pół zimowisk. W poniedziałek ruszają ferie.
W poniedziałek dopiero sesja, jeżeli nie zostanie uchwalony budżet, no niestety tych półzimowisk nie będzie. Panie burmistrzu, czy myśli pan, że radni wiedzą o tym, że działają tak naprawdę na szkodę gminy? No, ja próbowałem spotykać się, rozmawiać z radnymi, nawet zaprosiłem wszystkich radnych. Było to w miesiącu grudniu przed sesją. Nie wszyscy przyszli. Zabrakło, z przykrością to mówię, pana przewodniczącego, zabrakło przewodniczącego klubu radnych nasza gmina, jak również zabrakło jednego z radnych, ale ten radny przynajmniej, pan Mańko, po prostu usprawiedliwił się, bo rzeczywiście wyjeżdżał gdzieś. Natomiast tych dwóch panów na tym spotkaniu nie było. Ale powiem więcej, ta szóstka, bo tylu przyszło z tej grupy klubu, po krótkiej rozmowie po prostu opuścili spotkanie. Czyli merytorycznie rozmawiać nie chcieli, wymyślili sobie taką drogę. Myślę, że to jest droga przeszkadzania, ale jest to droga donikąd. Droga donikąd. Czyli ewidentnie tutaj nie chodzi o dobro gminy, bo jeżeli ktoś nie chce podjąć dialogu, to znaczy, że ma już jakieś wypracowane wcześniej, nie wiem, zdanie, pojęcie, no tak, i nie przyjmuje no, tego. No tak, pani redaktor, no zresztą o tym mówili przed chwilą radni i tutaj i pan Woźniak, i pani Leszczyńska. Rzeczywiście, no po prostu to, jeszcze raz powtórzę, to jest pewna arogancja. Jak ma się większość, można wszystko. To nie tak. Zawsze trzeba mieć nadwzględnie dobro społeczne, jeżeli chce się pełnić funkcje społeczne. No tak. Bo w biznesie to można robić, co się chce, ale jeżeli się decyduje ktoś na pracę społeczną, no to musi myśleć o społeczeństwie, musi myśleć o wyborcach, musi myśleć o mieszkańcach. A takie działania, w moim najgłębszym przekonaniu, to są chyba tylko po to, żeby spełniać jakieś ambicje swoich liderów. Bo ja to tak odbieram. Bo przecież wśród tych radnych są naprawdę rozsądni również ludzie, których znałem od wielu lat i znam w dalszym ciągu. No ale wiecie, no po prostu tak bywa, jeżeli przewodniczącym rady zostaje osoba, która była kontrkandydatem na burmistrza, ma swoją wizję gminy i do tego ma większość. To takie problemy się zdarzają i ja byłem tego świadom, że coś takiego u nas może mieć miejsce, chociaż miałem nadzieję, że tak nie będzie. I pierwsze miesiące tej współpracy no, układały się nieźle i naprawdę perspektywy były. Dzisiaj wiem, że pewnie ta grupa, przynajmniej część tej grupy, no, nie chce kompromisu, nie chce współpracy. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Pan też takie ma samo zdanie jak pan burmistrz? Oczywiście. Mhm. Tak samo, bo nawet na ostatniej sesji, bo tak jak pan burmistrz mówił, że część tych radnych to oni są, bo są, jako sztuka. Może tam w sercu oni może zapomnieli tą przysięgę radnego. I tam dokładnie nie pamiętam, ale czytałem to, chociaż nie jestem radny, ale żeby sobie tam przypomnieli. Nawet kiedyś chciałem na sesji stanąć i przeczytać, przypomnąć im. Ale... Denerwuje się pan na sesji? Jak pan... No nieraz, tak, jak to się mówi, w kieszeni może i nóż się otworzyć. No pan burmistrz tutaj powiedział, że jeżeli radni nie uchwalą budżetu, to będą zagrożone inwestycje, ale też fundusz sołecki. Co oczywiście, pan na to? No i jest tak jak w moim sołectwie inwestycja taka jest na 2 lata przewidziana, na chodnik. I materiały leżą, które już nie zdążyłem budować. Jak nie będzie funduszu, no to chyba przepadnie. No. I będzie na pewno mieszkańcy w całej gminie będą na pewno mówić, że to burmistrza wina. Na pewno niektórzy, bo nie wiedzą, w czym rzecz jest, a to kto inny to robi, działa. Tak, społeczeństwo do końca nie jest poinformowane i nie wie. Ale jeszcze zanim już pan się wypowie, to ja chciałam właśnie tak jakby trochę to wszystko podsumować, bo przyglądając się obradom i śledząc to, co się dzieje na sesji i w Radzie, to tutaj się zwracam do państwa radnych. No nie sposób nie widzieć, że jest grupa za burmistrzem i przeciw burmistrzowi. No właśnie. I teraz są te inwestycje, są decyzje. No jak państwo w ogóle widzą dalszą pracę w Radzie? Skoro tak, państwa nie słuchają, bo jesteście w mniejszości. To jak mają być podejmowane te decyzje rozsądne, które mają służyć mieszkańcom, bo przecież po to, żeście państwo zostali wybrani, tak? Pani redaktor, jak tu słusznie sołtys powiedział, obowiązuje każdego radnego przysięga. I ta przysięga nie jest po to, że
klubie ktoś zadecyduje i jak zaobserwowaliśmy, nie pierwsza sesja, 9 jest głosów i przeciwko 6 za. Czy 5 za, jak nieraz tam nie, a tam jest zawsze 9 głosów przeciwko. Czy każdy radny zgadza się na wszystkie tam przedsięwzięcia, inwestycje, tam no różne rzeczy, te uchwały budżetowe czy sesyjne. Bo ja bym był, tak sobie myślę, stawiam siebie, jakbym był w klubie. Jak na czym się nie zgadzam, ja bym był przeciwny i głos wtedy się zmienia, tam gdzie powiedzmy 6 do 8, 7 czy 5 i tak dalej. No jak ja mogę być jako radny osobą publiczną, odpowiadam nie tylko za swoich radnych, ale za całą gminę. Ja jestem radnym ze wsi, mam okręgi wszystkie swoje wioski ze wsi, ale jak coś widzę na terenie miasta czy gminy, to nawet idę do gminy, zgłaszam, że tu coś tak, tutaj coś trzeba tak zrobić i tak dalej. I to po prostu ja się nieważne cieszę, gdzie, że coś tak jest zrobione oczywiście tu czy tutaj, nie? A nie tylko za swoim idę okręgiem i tak dalej. Ja jestem kadencję już drugą radnym i jeszcze można powiedzieć, żadnej inwestycji też nie miałem, nie? Bo mam inwestycje, ale no w tamtym roku robiłem to praktycznie mieszkańcy i ja jako sołtys i prywatnie żeśmy robili, bo była zniesiona. No właśnie, zostańmy jeszcze przy tej inwestycji, bo trzeba o tym powiedzieć. Czyli boisko w Glitajnach. Tak. I? No ja swoją, i co, ludzie swoją pracę włożyli? Zadanie odwodnienie zakończyłem zgodnie z procedurami, z dziennikiem budowy. Jest zakończona inwestycja. Przez następne 3 lata te plany wszystko nie przepadną. No, dla mnie powiedzmy jest w budżecie też 70 tysięcy na 2016 rok. I to jest na wyrównanie płyty, posianie trawy, postawienie tych prawidłowych, według standardowych tych bramek, piłkochwytów. No, podstawowe rzeczy, żeby już można było grać na tym stadionie. I zdaniem radnych, no ja to je odczuwam w porównaniu do roku 2015, że mocno gryzie to boisko radnych. Skoro radny, który uczy wychowania fizycznego, radni inni, którzy mają dzieci, rodziny i oni, ale przecież to boisko będzie służyć każdemu, tak? Dla sportu, dla dzieci, przecież to jest dla inwestycja, dla powiedzmy jakichś organizacji plenerowych, sołeckich, spotkania różnych. Sołec, imprezy się odbywają, no dla każdego, konkursy dla dzieci i tak dalej, nie? A tutaj czyli ja powiedzmy, że nie otrzymaliście dofinansowania na to boisko. W tamtym roku dostaliśmy. A w tym roku? W tym roku, no nie. Czy ta sama, powiedzmy, firma by pani dała drugi raz to dofinansowanie? Z tego jeszcze tak dokładnie wiem, bo radni mówili, że nie będziemy płacić za te 50 tysięcy kary, a jednak się okazało, że LGD jakiś uszczerbek musiało jeszcze do tego dołożyć. To tak samo jeszcze, skoro chcę jeszcze o budżecie na ten rok powiedzieć, skoro nie uchwalimy tego budżetu, jak tu burmistrz mówił, to jakie konsekwencje ponosi gmina, się wiążą sołectwa, tam jest, czy nie pamiętam dokładnie końcówki, 300 parę tysięcy na wszystkie sołectwa. No sołtysowi będą bezradni, mieszkańcom tego nie wytłumaczy, bo nawet te trawy na paliwo, na takie rzeczy podstawowe nie będzie. Nie będzie pracowników gminy i tak dalej. No procedura się rozszerza dalej. Czy to większość radnych nie wie o tym, czy robi specjalnie. Ja podejrzewam, że przeciwko gminie, przeciwko burmistrzowi, przeciwko niektórym radnym to się dzieje. Zniszczyć tą gminę? No to po co nam tacy radni wybierani są? No właśnie. Jak ja powiedzmy sam społecznie staram się jeszcze, żeby coś dołożyć, upiększyć, zrobić. No a tutaj, żeby być przeciwko, to ja nie rozumiem tego. I wspomniałem na sesji, że, bo było powiedziane, że na 16 rok pan przewodniczący i radni powiedzieli, dali słowo, że te pieniążki dla pana Tadeusza w 16 roku będzie ujęte w budżecie. Ale nie ma. Nie ma. I o tym wspomniałem, no to obwinął tam. Nie było konkretnej odpowiedzi. I tego nie. Panie burmistrzu, jaki będzie ten poniedziałek? No zobaczymy. Ja z natury jestem optymistą, natomiast jeżeli w dalszym ciągu będzie takie myślenie i działanie pod wpływem liderów, to może się to skończyć źle. I z tego powodu byłoby chyba wszystkim bardzo, bardzo przykro, gdyby tak się stało. Zobaczymy. Wniosku
innego od Komisji Finansowo-Gospodarczej czy opinii nie otrzymałem. Ale ja po drobnych korektach przedstawiam na poniedziałek projekt budżetu w podobnym układzie, jak to miało miejsce w grudniu i liczę na opamiętanie. No, ja również jeszcze przypomnę, że właśnie w poniedziałek będzie sesja Rady Miejskiej w Korszach i że wówczas będzie kolejna próba uchwalenia budżetu. Mam nadzieję, że radni wykażą się rozsądkiem i podejmą odpowiednią decyzję. Szanowni Państwo, ja pragnę również poinformować, że zapraszaliśmy do studia pana Andrzeja Wankiewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej w Korszach. Niestety nie odpowiedział na nasze zaproszenie. Zapraszaliśmy również wiceprzewodniczącą Korszeń Rady, panią Grażynę Wojtanis. Odpowiedziała nam, że nie może uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu, ponieważ przebywa poza Korszami. Natomiast pani Agnieszka Kragiel, przewodnicząca Komisji Budżetowej, właściwie najważniejszej komisji w Radzie, nie wyraziła zgody na udostępnienie nam nawet numeru swojego telefonu. Ale w związku z tym ja również mam do Państwa takie przesłanie. Chciałabym poinformować Państwa, że kontrola władzy przez media stanowi jedno z jej podstawowych zadań. Szanowni Państwo, dziennikarze mają obowiązek pytać, nie prawo, a obowiązek pytać, kontrolować i opisywać. Patrzeć władzy na ręce, a władza ma obowiązek odpowiadać nam. Dlatego jeżeli ktoś tego nie rozumie albo nie akceptuje, to proponuję, że powinien jednak zrzec się tej funkcji publicznej. A my oczywiście pytać nie przestaniemy i będziemy Państwa informować na bieżąco. Był to dzisiaj program Moim Zdaniem, a moimi gośćmi byli pani Wanda Leszczyńska, radna Rady Miejskiej w Korszach, pan Ryszard Ostrowski, burmistrz Korsz, pan Tadeusz Woźniak, radny Rady Miejskiej w Korszach i pan Leon Gałecki, sołtys Łankiem. Za dziś Państwu serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne programy w Telewizji Mazurskiej.